Zatrudnię kierowcę kategorii C plus E w ruchu krajowym, codzienne powroty do domu, praca od poniedziałku do piątku, telefon 508 133 151 w godzinach od 9 do 17. Dolny Śląsk. Znajdź swoją trasę. Dolny Śląsk. Znajdź swoją trasę. Dolny Śląsk. Znajdź swoją trasę. Dziewiąty dzień maja, poniedziałek, Bogdan Mazurkiewicz. Zapraszam Państwa na wydarzenia. Bolesiecki dworzec PKP jest już czynny po generalnym remoncie. Budynek zachował swój zabytkowy charakter, ale zyskał przy tym nowoczesne rozwiązania, które będą pomocne dla podróżnych. Polskie Koleje Państwowe prowadzą obecnie największą w swojej historii inwestycję, którą jest program inwestycji dworcowych. W ciągu 6 lat remontowanych, modernizowanych i budowanych ma być około 200 dworców w całym kraju. Inwestycje te opiewają na ponad 2 miliardy złotych. Jedną z nich była modernizacja dworca PKP w Bolesławcu, która kosztowała około 20 milionów złotych. Dzisiaj spotykamy się na dworcu w Bolesławcu. Piękny obiekt. Początki tego dworca to jest 1845 rok. To jest jeden, a może nawet najstarszy dworzec, którym PKP SA zarządza. Oczywiście w międzyczasie był on modernizowany. Taka piękna wieża, która jest obok 20 lat po otwarciu, w 1866 roku została zbudowana. Ten charakter dworca, zabudowa jest z roku 1926. Później niewiele tu się zmienia. Natomiast przyszedł czas na ten dworzec, że należało dokonać gruntownej modernizacji. Prace w Bolesławcu trwały niemal dokładnie 2 lata. Dworzec jest obiektem zabytkowym, dlatego jego remont musiał być prowadzony pod nadzorem konserwatora zabytków. Cały wystrój wnętrza został zachowany, ale odnowiony. Elewacje również zachowały swój zabytkowy charakter. Widzimy tą metamorfozę, którą ten obiekt przeszedł. Ale chciałbym również podkreślić, że rok 2022 rozpoczął się dla Bolesławca w dosyć szczególny, radosny sposób. Dziś, Szanowni Państwo, stoimy na tej uroczystości oddania dworca, który Pan Prezes wspomniał,
kosztował blisko 20 milionów. Kilka tygodni temu uczestniczyliśmy w oddaniu nowoczesnej siedziby Komendy Powiatowej Policji. Zapadły decyzje o budowie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. Ja jestem przekonany jako poseł ziemi bolesławieckiej, że ten rok 2022 przyniesie jeszcze wiele kluczowych decyzji dla Bolesławca i ziemi bolesławieckiej. Współczesność wymaga odpowiednich rozwiązań, które uwzględniają potrzeby podróżnych, a szczególnie osób niepełnosprawnych. Wszystkie takie udogodnienia znalazły się na zmodernizowanym dworcu, a do tego systemy bezpieczeństwa i oszczędzania energii. Dworce kolejowe to zawsze wizytówka miejscowości, do której przybywają podróżni, a Bolesławiec leży przy jednej z ważnych linii kolejowych w Europie. Dzięki właśnie istniejącej linii kolejowej E30, a przypominam, że ta linia kolejowa przebiegająca przez Bolesławiec to jest jeden z korytarzy transportowych numer E30, który pierwotnie w swoich założeniach ma łączyć Madryt w Hiszpanii z Odessą na Ukrainie. I ta trasa właśnie przebiega, ta trasa kolejowa przebiega przez Bolesławiec i myślę, że łącznie z tym, że przez teren powiatu bolesławieckiego przebiega autostrada A4 i autostrada A18, dzięki temu nasze samorządy miejskie, gminne i powiat rozwijają się gospodarczo. Trzeba też wspomnieć, że włączenie modernizacji dworca w Bolesławcu do programu inwestycji PKP było możliwe m.in. dzięki staraniom władz samorządowych, które przed laty same chciały już przejąć ten budynek, by przeprowadzić jego remont. Na szczęście znalazł się dworzec w tej grupie dworców, które w tej chwili zostały wyremontowane. Szanowni Państwo, dworzec to jest jeden element. Przed miastem są kolejne projekty, budowa centrum przesiadkowego i mam nadzieję, że mieszkańcy miasta, przede wszystkim też turyści, będą mogli z tego korzystać. Miejski projekt centrum przesiadkowego ma obejmować szeroki teren, w którego centralnym punkcie ma być właśnie dworzec kolejowy. Na piętrze budynku są powierzchnie użytkowe, na które dostać się można windą. Poza samą funkcją dworcową, w budynku powierzchnię wynajmuje Bolesławiecki Sąd Rejonowy. Jest też zakład fryzjerski i w przyszłości pojawi się kawiarnia. Myślę, że będzie to miejsce na mapie turystycznej Bolesławca. Ten piękny obiekt będzie pokazywany również turystycznie. I tego Państwu życzę. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy to dzieło wykonali. W związku z tym, że na Dolnym Śląsku sieć kolejowa i dworcowa jest historycznie jedną z najbardziej rozwiniętych w kraju, to właśnie w naszym regionie już dotąd kilkanaście dworców zyskało swoją nową szatę. W trakcie remontu jest dworzec w pobliskim Węglińcu i niebawem również zostanie w pełni otwarty dla podróżnych. Zapraszam teraz Państwa na blok wiadomości w skrótowej formie. Ósma już edycja Dolnośląskiego Kongresu Samorządowego odbędzie się we Wrocławiu 19 maja. Wydarzenie to w stolicy naszego regionu gromadzi przedstawicieli samorządów, administracji rządowej, naukowców, dziennikarzy, a także przedsiębiorców, działaczy organizacji pozarządowych oraz licznych ekspertów. W tym roku dyskusję moderować będą Agnieszka Gozdyra z Polsatu, Bogusław Hrabota, redaktor naczelny Dziennika Rzeczpospolita oraz Marcin Tosz z Dziennika Super Express. Spośród około 3 milionów uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają obecnie w Polsce i posiadają już numer PESEL, 400 tysięcy to osoby w wieku produkcyjnym. Rząd poinformował, że ponad 100 tysięcy z tych osób legalnie pracuje już w naszym kraju. Dzisiaj we Wrocławiu zebrał się samorządowy okrągły stół w sprawie uchodźców z Ukrainy. Samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, rządu oraz osoby ze świata biznesu i nauki spotkali się, by wypracować rekomendacje związane z funkcjonowaniem polskich miast po przyjęciu uchodźców. Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zacieśniają współpracę w dziedzinie ochrony zdrowia.
Porozumienie w tej sprawie podpisał wicemarszałek Marcin Krzyżanowski, reprezentujący zarząd województwa, oraz profesor Piotr Pronikowski, rektor Uniwersytetu Medycznego. Bolesławiec będzie miejscem wyjazdowego posiedzenia Dolnośląskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich. Na witrynie internetowej Bolesławieckiego Szpitala Świętego Łukasza trwa rejestracja jego uczestników. Posiedzenie zaplanowano na 11 czerwca. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego zapraszają do udziału w 21. edycji wojewódzkiego etapu ogólnopolskiego konkursu Nasze kulinarne dziedzictwo, smaki regionów na najlepszy regionalny produkt żywnościowy. Konkurs odbędzie się 11 września w Udaninie w trakcie dożynek wojewódzkich. Zgłoszenia należy nadsyłać do 25 lipca. 8 maja to dla zachodniego świata rocznica zakończenia II wojny światowej. W Bolesławcu czczono ją tym razem pod pomnikiem Polski Walczącej przy ulicy Kubika. Zakończenie II wojny światowej w Europie datowane jest na 8 maja 1945 roku, kiedy to skapitulowały Niemcy. W Polsce w czasach sowieckiej powojennej okupacji rocznicę zakończenia wojny upamiętniano 9 maja, gdy akt kapitulacji Niemcy podpisali przed Sowietami. Dziś, w 77. rocznicę zakończenia II wojny światowej, zebraliśmy się pod pomnikiem Polski Walczącej, by dać wyraz pamięci i głębokiego szacunku weteranom, uczestnikom i ofiarom najstraszniejszej z wojen II wojny światowej. Uroczystości upamiętniające zakończenie II wojny światowej dotąd odbywały się w Bolesławcu przed pomnikiem II Armii Wojska Polskiego przy ulicy Fildorfa Nila. W tym roku po raz pierwszy miał to miejsce przed pomnikiem Polski Walczącej przy ulicy Kubika. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że znaleźliście chwilę czasu, żebyśmy mogli spotkać się pod pomnikiem Polski Walczącej, takim uniwersalnym znakiem wszystkich Polaków, którzy walczyli o niepodległość, o wolną Polskę właśnie w czasie II wojny światowej, ale też po jej zakończeniu. Bardzo się cieszę, że przybyły władze samorządowe gmin powiatu bolesławieckiego, służby mundurowe, Wojsko Polskie, harcerze, uczniowie naszych szkół, Bolesławiecka Solidarność, obywatele naszego miasta i naszego powiatu. Pamięć o zakończeniu II wojny światowej to dla większości Europy pamięć o radosnym zabarwieniu. Ale niekoniecznie dla Polaków, którzy spod okupacji niemieckiego nazizmu przeszli do okupacji totalitaryzmu sowieckiego. Dla nas to jest przede wszystkim moment, żeby wspomnieć tych, którzy poświęcili życie za to, żebyśmy mogli żyć w Polsce, w niepodległej Polsce. Wspominamy 6 milionów obywateli polskich, którzy stracili życie w czasie II wojny światowej. Proszę Państwa, to stanowiło 20% całej populacji II Rzeczpospolitej. Z tych 6 milionów tylko 10% to byli żołnierze. Nie zabrakło w tym dniu odniesień do kolejnej barbarzyńskiej wojny wywołanej przez postsowiecki rosyjski totalitaryzm na Ukrainie. Pochylając głowy w zadumie i skupieniu, uczcijmy męstwo, niezłomność i honor żołnierzy, którzy walczyli o honor, godność i wolność narodu polskiego. Niech słowa apelu będą wyrazem naszej pamięci i wdzięczności każdemu żołnierzowi Wojska Polskiego, który przyczynił się do zwycięstwa i oddał życie za wolną i niepodległą ojczyznę. Wzywam żołnierzy polskich ze wszystkich frontów i formacji walczących w czasie II wojny światowej, którzy pragnęli żyć w wolnej ojczyźnie, mówić ojczystą mową, służyć narodowi pod biało-czerwoną flagą, z białym orłem, odwiecznym symbolem państwa polskiego. Stańcie do apelu! Do salwy honorowej! Trzyma! Ładuj! Salwo! Chodź! Ładuj! Salwo! Na zakończenie uroczystości złożono pod pomnikiem wieńce, wiązanki i kwiaty.
Za chwilę nadamy jeszcze prognozę pogody dla Bolesławca na wtorek. Ja już dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia. W nocy z poniedziałku na wtorek w Bolesławcu będzie 7 stopni Celsjusza. W dzień temperatura wzrośnie do 21 stopni. Wilgotność powietrza 90% w nocy i 50% w dzień. Zachmurzenie będzie małe. Ciśnienie atmosferyczne będzie powoli spadać. W południe wyniesie 1022 hektopaskale. Wiatr do 10 km na godzinę wiał będzie z kierunków południowych. Jeden region. Wiele tajemnic. Jedna pasja. Wiele tras. Znajdź tę najlepszą. Odkryj Dolny Śląsk. Dolny Śląsk. Znajdź swoją trasę.
Ania, jestem w trzeciej klasie o profilu gastronomicznym. W tym roku miałam możliwość wzięcia udziału w praktykach zagranicznych. Obecnie zajmujemy się przygotowywaniem i poznawaniem kuchni innych narodów. Już w pierwszym roku edukacji miałem możliwość wyjechania na miesięczny staż do Niemiec, do kurortu Eubin. Przez ten cały czas miałem kontakt ze szkołą, więc jako osoba dopiero zapoznająca się z dziedziną gastronomii o nic nie musiałem się martwić. W szkole prowadzone są różne kursy i warsztaty, na które zapraszani są specjaliści z różnych dziedzin gastronomicznych. Mają one na celu zapoznanie i przybliżenie nam prawdziwych warunków pracy, a także podniesienie naszych kompetencji zawodowych i poziomu na rynku pracy. Społeczność szkolna Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Biedrzychowicach czeka na Was. Zapraszamy. Dolny Śląsk. Znajdź swoją trasę. Dolny Śląsk. Znajdź swoją trasę. Dolny Śląsk. Znajdź swoją trasę.